Trener wam zmierzy czasy i zobaczymy, kto tu osiągnie najlepszy wynik, tak? Powolutku start, może zacznij. Na razie powolutku, spokojnie. To też jest bardzo ważne w testach, żeby zawodnicy zawsze zapoznali się z testem, bo tak jak mówię, wtedy test będzie rzetelnie nam oceniał jakąś umiejętność. Zapach okiem, świetnie. Już następny. No, tak jak widzimy, teoretycznie jest to test diagnozujący prowadzenie piłki, ale tych elementów jest tu bardzo wiele. Mamy uderzenie, mamy przyjęcie. Bardzo ważne jest to, żebyśmy przestrzegali właśnie tej dokładności, bo tylko wtedy będziemy mogli odnosić i porównywać wyniki, jeśli mamy pewność, że zawodnicy wykonują to dokładnie tak samo.